patrzy. Są takie wydarzenia, których czas nie okrywa zapomnieniem i nie odbiera z emocji.
pozostają żywe i w naszej pamięci, i w naszych sercach. Nie trzeba lekcji historii, by być w środku dni, które swój początek wzięły 70 lat temu. Obrazy z powstania warszawskiego, które nam towarzyszą, to przede wszystkim twarze bohaterów tego wydarzenia. Twarze młodych warszawianek i warszawiaków, a często dzieci. Prawda, którą na nich widać, przyjmuje do głębi. Porusza, wzrusza i boli. To prawda jest prosta. Istnieje taka wartość, za którą jeśli trzeba, płaci się własnym życiem. Tą wartością jest ojczyzna. Wielu podczas powstania za nią zginęło. Wielu cierpiało. Wszyscy byli na to gotowi, bo widzieli, że tak po prostu trzeba. Dlatego my, obdarzeni tak wyjątkową spuścizną przez cały czas, nieodmiennie rok po roku, mówimy, dziękujemy i pamiętamy. Dziękujemy za świadectwo braterstwa, służby i pięknego życia. Dziś jest czas, aby pochylić głowę nad powstańczymi mogiłami i kłonić się przed siwymi głowami tych, którzy powstanie przetrwali. Dziś jest czas refleksji i modlitwy nad mogiłami cywilnych ofiar pacyfikacji powstania, a mogiły te były rozsiane wszędzie. Szanowni Państwo, 10 czerwca tego roku Sejm uchwalił ustawę o ochronie znaku Polski Walczącej. Ten znak, słynna kotwica, którą widzimy tu, na pomniku Polskiego Państwa Podziemnego, był w czasie okupacji symbolem niezłomności polskiego narodu wobec niewoli. Ten znak Polski Walczącej pojawił się po raz pierwszy w Warszawie 20 marca 1942 roku. Jego autorką była Hania, instruktorka harcerstwa, która w 1943 roku zginęła w Auschwitz. Jej los był też symbolicznym życiorysem młodych Polaków w czasach okupacji. Kotwica malowana na murach stolicy zarażeniem życia stała się w czasie hitlerowskiej okupacji symbolem polskiego państwa podziemnego. Dlatego uchwalając ustawę Sejm, z całą mocą podkreślił, że otaczanie znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest patriotycznym obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej. To jest ten znak, który ma łączyć Polaków, łączyć w pełnej szacunku pamięci do własnej historii. Ma determinować nam do obrony swojej niepodległości i wolności. Szanowni Państwo, w tym roku obchodziliśmy 25-lecie odzyskania przez Polskę wolności. Udało się to także dlatego, że pamiętaliśmy o lekcji patriotyzmu, jaką otrzymaliśmy od powstańców warszawskich. Dziękujemy Wam. Dziękujemy Wam z całego serca, warszawscy powstańcy. Dziękuję. O zabranie głosu prosimy prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana Leszka Żukowskiego. Ja przepraszam najmocniej, ale zanim zacznę oficjalne wystąpienie, to w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego, jako żołnierz Armii Krajowej, dziękuję serdecznie Pani Marszałek Sejmu za sprawne przeprowadzenie sprawy legislacyjnej uchwały o znaku Polski Walczącej. Dziękuję bardzo. Powierzenie powstańcowi wygłoszenia wystąpienia programowego w 70. rocznicę
wybuchu powstania warszawskiego jest zaszczytem, za który oczywiście szczerze dziękuję, ale równocześnie może nasuwać wątpliwości, co ten stary człowiek powie. Czy oprze się na dostępnej, ale karygodnej literaturze w rodzaju Ogląd 44, gdzie w opinii autora wszystko było złe, z wyjątkiem jego niedorzecznych sugestii, czego się gwałtownie frontu wschodniego władze niemieckie zażądały stawienia się 100 tysięcy Polaków do kopania pomocy ziemi, które razem z Wisłą miały zamienić miasto w twierdzę. Przestań patrzę. Niestawienie się do tych prac groziło wyrokiem śmierci. Co mieli zrobić młodzi Warszawiacy? Niestawienie się przecież nic. Równocześnie pamiętamy, że młodzi Warszawiacy przechodzili w okresie okupacji niemieckiej tajne szkolenia przygotowujące do walki zbrojnej do oswobodzenia miasta. Przez takie organizacje wojskowe jak Armia Krajowa Narodowa, Siły Zbrojne czy Batalion Chłopców lub Młodzieżowe Związku Harcerstwa Polskiego w grupie wiekowej Szarych Czerwonych. Pomijam tutaj wszystkie cierpienia i prześladowania, jak też chęć zemsty za terror, zniszczenia i straty w ludziach związane z niemiecką polityką okupacyjną. Na pierwszy plan wysuwa się pragnienie odzyskania wolności po pięcioletnim zniewoleniu i upodleniu. Współczesna młodzież w moim odczuciu nie docenia znaczenia wolności. Częściej nie rozumie, że wolność łączy się z odpowiedzialnością za to, co się mówi i za to, co się robi. Sądzę, że młodzież nieco starsza może mieć trudności w ocenie i zrozumieniu braku wolności. Nawet w latach 1945-1989, w 44-letnim okresie okupacji sowieckiej, okres ten może nie być porównywalnym miernikiem dla swobód wolności w okresie okupacji niemieckiej, bo ludzie o poglądach komunistycznych mogli uważać, że ich działalność nie była ograniczana. Natomiast przypomnę, cofając się wstecz do okresu zaborów carskich, polscy patrioci po latach niewoli, spragnieni wolności, podejmowali walkę zbrojną z okupantem. Historia Rosji i Austrii. Drugi rok 1793 przez Rosję i Prusy. Powstanie kościuszkowskie trwało od marca 1794 roku do listopada 1794. Trzeci rozbiór Polski 1795 przez Rosję, Prusy i Austrię. Powstanie listopadowe trwało od 29 listopada 1830 do października 1831 roku. A powstanie styczniowe od 12 stycznia 1833 do połowy 1834 roku. Czwarty rozbiór Polski w 1939 roku przez Niemcy i ZSR doprowadził do powstania warszawskiego. Po wszystkich wymienionych powstaniach były aresztowania, więzienia, rozstrzeliwania, wywóz do ciężkich robót katorżniczych, łagrów lub obozów koncentracyjnych. Za czasów carskich powstańców pozbawiono urzędów, stanowisk, ograniczano prawa obywatelskie, konfiskowano majątki ziemskie. Wywóz na Daleki Wschód, za Ural, do Syberii i innych krajów nazywano potocznie syłką nacyjną. Jeszcze za czasów stalinowskich dla spowodowania przychodu strachu powtarzano, że kanał Wołgową katorżnikami zbudowano. Były to wszystko koszty dążenia do upragnionej wolności, a równocześnie sygnały przekazywane młodszym pokoleniom, że o wolność trzeba walczyć. Po latach nikt przecież nie krytykował powstańców za to, że próbowali walczyć o wolność, mimo że kolejne walki przegrywali. Nadal celebrujemy rocznicę tych powstań. A wolność? Ośmielę się sparafrazować fragment Adama Mickiewicza. Wolności, jak trzeba cię cenić, ten tylko się dowie, kto cię straci. Czy zdając historię Polski, mam prawo krytykować młodzież polską 1944 roku za zryw powstańców? 1 sierpnia nie braliśmy pod uwagę możliwości nieudania się powstania,
podobnie jak nie zakładaliśmy, że potrwanie nie przeżyjemy. My wszyscy chcieliśmy żyć i chcieliśmy być wolni, ale wiedzieliśmy, że o wolność trzeba walczyć. Obydwa te czynniki, to znaczy aspekt polityczny i młodzież polską gotową do walki, musiał uwzględnić korupcja arbitralna. Zarzuca się powstańcom, że oprócz olbrzymich spraw w ludziach Warszawa legła w grudach. Oczywiście. Serce pękało z góry na witach kolejnym zabytkowych i symbolicznych obiektów. Ale Niemcy przyzwyczajali nas do takiego widoku w 1943 roku, wysadzając dom po domu na terenie likwidowanego getta. Wyobraźmy sobie inny wariant. Zgodnie z niemieckim rozkazem młodzież Polska zgłasza się do budowy mocy ziemnych i Warszawa staje się księżą. Czy artyleria armii radzieckiej, przystępując do ofensywy w nieokreślonym terminie, ale to jak Sergiusz Stalin, po uzupełnieniu braku amunicji i ludzi, oszczędzałaby ufortyfikowane miasto? Przypomnijmy sobie widok po wojnie kwestią Breslau, Gdańska czy Berlina i obraz tych miast w ruinach. Różnica byłaby tylko taka, że miasto w ruiny zamieniłby nie pierwszy wróg, tylko drugi. Tak, zrównanie miasta z ziemią, zgodnie z rozkazem Hitlera, było straszną karą. Podobnie jak życie 200 000 rodaków. Tej straty nie przewidywali ani nasi dowódcy, ani decydenci rządu londyńskiego. Powstanie warszawskie miało być sygnałem dla świata, że Warszawa walczy. Jeżeli w środku państwa, na linii frontu między dwoma wrogami, Warszawa walczy, nie czekając na wyzwanie.